Dobry wieczór. Witam na konferencji prasowej po spotkaniu 14. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Radomiakiem Radom. Jest z nami trener drużyny gości, pan Mariusz Lewandowski. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Proszę o komentarz do tego spotkania. Przede wszystkim bardzo ważne 3 punkty na ciężkim terenie, bardzo trudnym. Zdawaliśmy sobie sprawę, że pozycja Piasta nie odzwierciedla w ogóle poziomem sportowym, także tam, gdzie akurat Piast był w tabeli, miał zdecydowanie lepsze mecze i powinien być zdecydowanie wyżej. Stąd też podeszliśmy do tego spotkania bardzo skoncentrowani i z dobrą organizacją gry w obronie przede wszystkim. I nastawialiśmy się troszkę tutaj gdzieś na przejścia do kontry. W pierwszej połowie można powiedzieć dwie, trzy takie sytuacje były, żeśmy nie wyciągnęli więcej, ale cieszymy się ogromnie z 3 punktów. Gdzieś po stałych fragmentach tutaj w pierwszej połowie strzeliliśmy bramkę, co cieszy. Później sytuacja taka na 1-1, bo po rzucie z autu nie przerwaliśmy sytuacji, tutaj konkretnie Grzybek, i daliśmy się, można powiedzieć, zaskoczyć. W drugiej połowie tak samo dobra praca zespołu, jeszcze raz podkreślę, przez 90 minut w obronie, i cieszymy się jeszcze raz ogromnie z tych 3 punktów. Także jadą do Radomia. Dziękuję też kibicom za doping w dzisiejszym spotkaniu, którzy przyjechali tutaj oglądać spotkanie, i mamy już następnego przeciwnika, na którym trzeba się koncentrować. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Leszek Ziemkiewicz, portal Gwiazd.info. Jak pan trener odniesie się do tej sytuacji przy pierwszym golu Radomiaka? Bo powstała wielka awantura, wyszła presja na sędziego, że mógł być spalony. Dokładnie, tam to było tak, też powiem, może z drugiej strony, gdyby to było w naszą stronę, też byśmy tak zareagowali, ale sprawdziliśmy tą sytuację, tam spalonego nie było, także na pewno w drugą stronę, gdyby to tak było, to tak było dynamicznie, że wyglądało na spalony, ale no, sędzia podjął słuszną decyzję, bo gdyby było na odwrót, na pewno by był tutaj troszkę gol taki z kontrowersją. Czy są kolejne pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję i zapraszam na drugą część konferencji. Dziękuję. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Piasta, pan Waldemar Fornalik. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym spotkaniu. Dobry wieczór. No na pewno jesteśmy źli po tym meczu, bo na pewno nie zagraliśmy jakiegoś dobrego meczu, ale to też nie był mecz, który powinniśmy przegrać, bo widzieliśmy okoliczności, w jakich padały te bramki. To były bramki, można powiedzieć, szczególnie ta druga, przypadkowa, i to nie jest pierwszy mecz, po którym tracimy takie bramki, choćby z Rakowem też Częstochowa po rykoszecie, więc to nas szczególnie smuci. Pozostawiają zawodnicy dużo zdrowia, dużo chęci, ambicji, a efekt jest mizerny, tak jak widzimy. Jedynie co mogę powiedzieć, to też przeprosić naszych kibiców i apelować do nich o cierpliwość, o zrozumienie w niektórych sytuacjach, no bo na tą chwilę nie jest za dobrze, ale myślę, że tą drużynę w perspektywie stać na o wiele więcej, bo ciągle mamy problem, aby mieć do dyspozycji przynajmniej w jednym meczu wszystkich zawodników. Ciągle jest rotacja w kadrze, ciągle jest rotacja w pierwszej jednostce, więc czasami uciekają nam gdzieś te automatyzmy. Dziękuję. Dziękuję, panie trenerze. Teraz czas na państwa pytania. Leszek Ziemkiewicz, portal Gwiazd.info. Przede wszystkim gratulacje za awans do kolejnej rundy. Nie miałem okazji pogratulować zespołowi. I w związku z tym mam też pytanie o Gabriela Kirejczyka. Jak pan trener odniesie się do jego gry w ostatnim czasie? Bo naprawdę chłopak... No widzimy, jak, że nie jest to proste. Tak? Gabriel bardzo dobrze zaprezentował się w meczu pucharowym, gdzie i strzelił bramkę, i asystował. Natomiast inaczej, i był w sytuacjach jeszcze bramkowych, natomiast no, tu już nie grało mu się tak łatwo, trudniej mu było dojść do sytuacji, trudno mu było utrzymać się przy piłce. To też jest, tak jak powiedziałem, młody organizm, młody zawodnik, ale pokazał w meczu szczególnie pucharowym, czy we wcześniejszym meczu z Widzewem Łódź, gdzie wszedł, no, że mają w nim duże możliwości, jest to duży potencjał. Mam jeszcze jedno pytanie, bo w tym meczu, jak zarówno w pozostałych spotkaniach, widać wyraźnie, że chłopaki boją się strzelać spoza pola karnego. Radomiak, gdy strzelał z pola karnego, strzelił m.in. bramkę. A u nas jest gra
generalnie na wrzutki. No nie, no dzisiaj wie pan, początek był taki, że były przynajmniej dwa albo trzy strzały, bo czy to Patryk Dziczek, czy Kaput, dziękuję za podpowiedź, też uderzał na bramkę. Później nie było, powiedzmy, być może jedna, dwie sytuacje, z której można było dać strzał, ale generalnie drużyna Radomiaka bardzo głęboko się cofnęła. No i też bez sensu, wie pan, jest uderzać z 40 metrów, tak? Więc myślę, że takich klarownych sytuacji aż tylu nie było, żeby o to mieć pretensje. Bardziej możemy mieć pretensje o to, że trochę byliśmy bezradni w tej fazie ofensywnej, tak, że tam nie potrafiliśmy kreować, przyspieszyć gry i to nas jak gdyby zgubiło, że tych sytuacji nie było aż tak dużo, chociaż przy stanie 1-1 Jorge Felix dostał piłkę od Sapinena i wtedy to też mogła być bramka na 2-1. Piłka. Czekaj, mamy kolejne pytania? Dziękuję. Dziękuję.